Cześć, nazywam się Maciek i witam Was ponownie w Exordium. Dzisiaj nauczymy się tampkata. Jest to stosunkowo trudna rzecz, ale na pewno warto się tego nauczyć po to, żeby mieć podstawy do chociażby katów dwuręcznych. Pamiętajcie o tym, żeby nie robić sobie wymówek, że mamy za małe dłonie bądź za krótki kciuk, ale pamiętajcie o tym, że tak naprawdę ciężką pracą można dojść do tego, że będziemy tampkata robić swobodnie. Ok, witam Was w wyjaśnieniu do tampkata. Tampkat, jak sama nazwa wskazuje, używa kciuka. Zobaczycie, że sam pomysł jest dosyć prosty, ale jego wykonanie może Wam sprawić wiele kłopotu. Wciąż jest wiele osób, które po prostu nie robią tampkata, bo nigdy się ich tego nie nauczyły, bo jest on stosunkowo trudny, ale zachęcam Was do niezniechęcania się ze względu na przykład na rozmiar dłoni czy rozciągnięcie, bo tak naprawdę wszystko można wypracować ciężką pracą. Już to troszkę zabrzmiało tak jak masło maślane, ale wiecie, o co chodzi. Zaczynamy od tego, że tampkata łatwiej jest wykonać z połową talii. Jako że jeżeli nauczymy się to robić dwoma rękoma, to efektowniej będzie wyglądało, kiedy zrobimy to dwoma dłońmi, to możecie zacząć od tego, żeby się uczyć robić to połową talii, tak? W cardistry nie chodzi do końca o to, żeby to było koniecznie trudne, tylko żeby wyglądało na trudne i na efektowne, na skomplikowane. W rzeczywistości jest często zupełnie inaczej, tak? Okej. Zaczynamy od straddle gripa, który już wytłumaczyliśmy przy okazji Charlier Cut'a. W ten sposób, czyli zaczynam od rozdzielenia i wytłumaczę Wam na jedną rękę, druga ręka jest absolutnie analogiczna. Przechodzimy do uchwytu i tak naprawdę tu jest cały sekret tampkata, który zajął mi naprawdę długo, żeby to do swoich własnych dłoni dopasować. To jest w dealer's gripie upuszczamy jak najbardziej na palce talii. Zobaczcie, ogólnie gdybyśmy próbowali to robić z mechanics gripa klasycznego, gdzie tutaj podstawa kciuka blokuje nam, to musielibyśmy mieć naprawdę długi kciuk, prawda? I wszyscy mówią, ja nie mam tak długiego kciuka. No i to jest ten właśnie sekret tak naprawdę tampkata. Karty, po to jest straddle grip, są tutaj w straddle gripie i zrzucane są tutaj na palce. Dzięki czemu zobaczcie, że kciuk chwyta bardzo łatwo. Zobaczcie, jaki to jest zapas. Tak? Czyli, jeszcze raz, zrzucamy tutaj na palce. Widzicie? I tutaj dzięki temu możemy złapać kciukiem i oddzielić pół talii. Łapiemy kciukiem, oddzielamy pół talii. Palcem serdecznym tutaj oddzielamy drugą połówkę i trzymamy w kciuku. I tak naprawdę dlatego się nazywa tampkat, bo tutaj jest presja pomiędzy kciukiem, który naciska, do dłoni. Pamiętajcie o tym, że karty to tylko papier. To nie jest coś świętego, czego nie wolno wyginać. W tampkacie absolutnie dozwolone jest, tak jak ogólnie nie ma jakiejś takiej bariery, że nie wolno wyginać kart, zgięcie kart w ten sposób, tak? To nie jest coś, czego nie macie robić. Jeśli Wam zużyje talia, to kupicie sobie nową, to nie jest majątek. Jak już upuścimy, tak naprawdę przychodzi druga ciężka część, to jest właśnie zależna też od anatomii dłoni, a mianowicie jej rozciągnięcie. Palec serdeczny jest bardzo mocno połączony z palcem małym. Jeżeli mamy zrobić coś innego niż palec najmniejszy, mały palec, to jest to ciężkie, ale uwierzcie mi, że rozciągniecie się tak, jeżeli chcecie zajmować cardistry, to na pewno szybko Wam to zajmie, żeby się tego nauczyć. Czyli serdeczny palec jako jedyny wędruje pod spód. Palec środkowy i palec mały na górę, dzięki czemu złapią w taki sposób połówkę talii, tak? Czyli po prostu w taki klip. Jeszcze raz pokażę Wam od początku. Wrzucamy w ten sposób. Kciuk. Serdecznym oddzielamy tyle, ile chcemy. Koko. Tutaj rada, możecie troszeczkę mniej zawsze tutaj mieć kart, bo ten grip jest dosyć trudny. Tutaj z
mieszaj nasionka, to jest łatwiej wykonać. I tutaj rozprostowujemy. I w tym momencie oczywiście następuje tak zwany display, tak? Czyli chcemy pokazać, że mamy dwa pakiety. O to chodzi ogólnie w TabCacie. W ten sposób. I teraz tym kciukiem kładziemy tą połówkę, bo oczywiście musimy zrobić tak, to właściwe przełożenie, tak, żeby to był kad. Kładziemy na rękę i tutaj zamykamy palcami. Wyciągamy energicznie, tak? Czyli jeszcze raz opuszczamy kciuk, rozdzielamy tutaj, łapiemy serdeczny pozdrow mały na dole, środkowy w górę. Wyciągamy połówkę w ten sposób, drugim listem. Kciuk puszcza i tutaj zaciskamy. I tak naprawdę tutaj będzie prosto, bo możemy sobie kciukiem pomóc. Wyciągamy palc serdeczny i wyrównujemy starter lipem. Pamiętajcie o tym, że zawsze fajnie jest można wyrównać sobie starter lipem i przejść do mechaniki zwykłego lipa. Mam nadzieję, że bardzo szybko to opanujecie. Ja osobiście jak zaczynałem nie miałem tak dobrego wyjaśnienia, bo pół roku zajęło mi to, żeby odkryć, żeby rzucać karty na palce. I teraz powinniście się, a nawet na pewno nauczycie się tego bardzo szybko, ale jeszcze żeby było łatwiej, przejdźmy do ujęcia zza pleców.